Cześć, z tej strony Jarek Poleca, witajcie serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie mega paka. Takie są, rozumiecie, nożyczki. Zobaczcie, jaka duża jest paczka. Mój bardzo dobry kumpel kupił w ciemno tą paczkę, 100 płyt i liczymy jak zdrapka, że będzie tam milion. Nie będę wam pokazywał całego unboxingu, tylko skupimy się na płytach, bo naprawdę zajęłoby to za dużo czasu, a nie mam w pamięci zbyt dużo w telefonie, więc zobaczycie już, jak będą rozpakowane te płyty. Masakra, powiem wam. Paczka normalnie waży chyba z 25 kilo. Paczka jest zapakowana, powiem wam, jakby tam był milion dolarów. Już 5 minut ją rozpakowuję. Wyłoniła się zawartość. Powiem wam, masakra. Spociłem się normalnie. Jestem mokry jak szczur normalnie z kanalizacji. Jedziemy dalej, zaraz będę wyciągał. Wychodź, cholera. Powiem wam, się spociłem. Nie, już mówię, mistrzostwo świata. Taka sterta, rozumiecie? Winyli. Dobra, będę się zabierał powoli po nie. No, coś zapowiada się świetnego. Uła! Twoje 101 ulubionych melodii. Jasny gwint, jasny gwint. Świetna kolekcja. 100 melodii. Ile tu tych płyt jest? Masakra. Nie, piękna sprawa, piękna sprawa. Super. Pierwszy zestaw naprawdę, chyba z 10 płyt będzie, no. Zapowiada się bardzo ciekawie. Fajne takie są zestawy. Elegancko, elegancko. Dobra, odkładamy. I drugie 100 moich ulubionych melodii. Jak widać, dobrze skręci się. Dla każdego coś miłego. Ballady. Fajne ballady. Klanat. Na tej płycie jest zespół Klanat również. Czyli będzie wypasik. Fajne. Romanse, fantazy, romanse. Super. Ładny zestawik. 10 płyt. Tak myślę, że tu jest 10. Na tyle wygląda. Dobra. Hoppa. Dobra, teraz tu będzie się trzeba zabrać za resztę. Mała pauza na chwilę. No to dobieramy się teraz do paczek tych już poniżej. Słuchajcie, Hot Hits 15, 72 rok, czyli rok, czyli dekada, w której mój kumpel gustuje elegancko. Dobra, tu na boczek. Tutaj mamy jakiś kwartet z autografami. Uła, to musicie zobaczyć. Są autografy i te autografy są prawdziwe, to nie jest wydruk. Czyli ta płyta naprawdę może być sporo, ta płyta może być warta. Są autografy. Rewelacja. Niespotykane normalnie. Pierwszy raz coś takiego widzę. Line, Stranger in the Light. Right, Stranger. Stranger in My Arms. Też jakiś zestaw. Dobra, tak, o. Never to be forget. Też zestaw. Ale powiem wam, że to są naprawdę wiekowe płyty. Który to może być rok? Tematy z Clint Eastwooda filmu widzę, że jest. Max Brave
Braves. Czyli fajne będzie, fajne, fajne. To będzie fajne. Takie spokojne śpiewanie, kurczę, z orkiestrą. Dobry głos będzie. Super. Max Brickfield Golden Grits in 60s. Czyli lata 60. Fajnie, fajnie. 78 rok to jest. Wydania płyty. Tego pana to ja nie znam. Kto to może być? Też jakiś fajny wykonawca. Wiecie co, tu jest tyle nowej muzyki fajnej do odkrywania, że ja bym to normalnie słuchał i słuchał. Uwielbiam takie klimaty. Tony Bennett Sings. To są naprawdę bardzo dobrzy śpiewacy w tym momencie, to co pokazywałem. Muszę aż przestanąć, powiem wam, że aż się zmęczyłem. Zespół to będą lata 20, lata 30. Też może być ciekawe. Tony Bennett, znam to nazwisko, fajne piosenki. Fajne pioseneczki to będą. A cóż to takiego, podwójny album? Nie, podwójny nie, nie ma drugiej płyty. Okej. Mario Lanza, Greatest Hits. Nie znam, nie znam, nie znam. Tutaj jakaś pani Best of Helen Berry. Oj! Dobra. Mario Lanza, znowu przeboje. Też fajny głos, pani będzie fajnie śpiewać. Przeboje. Składaneczka. Ciekawy, który to rok jest. Kto tutaj występuje? Barry White jest. Fajna składaneczka, podoba mi się. Muszę ją odłożyć, zobaczymy jaka jest płyta. Oj, tu stara wiekowa płyta. Oj, 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 oj. Oj, 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 to może mieć kupę lat, powiem wam. Rewelacja. Jeszcze takiej starej płyty nie widziałem na oczy. Aż muszę zobaczyć, powiem wam. Elegancka sprawa. W bardzo dobrym stanie jest. Nat King Cole. Ach, klasyka, proszę was. Klasyka, rarytas. Kurczę, muszę przyspieszyć, bo mi pamięci na tym nie starczy. Bonnie Tyler jest. Fajnie, fajnie, też składaneczka. Meatloaf, Meatloaf. Hiciorki, hiciorki. Też sobie odłożę. Dobra, mała przerwa, muszę rozpakować. Okej, następna paczka. O, ludzie, ludzie, ludzie. Kiri Blues Keys, Skies. Też jakaś solowa, fajna płyta. 85 rok, proszę bardzo. Mario Lanza, powtórzyła się ta płyta, bo była. Join True, czyli lata 60 będzie. Fajne. Fajne, 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 fajne. Rock, classic, London Symphony. O, klasyki w wykonaniu orkiestry. Fajnie, fajnie, fajnie. Cinema. Powiem wam, dużo klasyki jest. 84 rok. Nigdy tej muzyki nie widziałem, tak? Ale to są takie klimaty klasyczne bardzo. Wszystko, co oglądam, to jest dla mnie nowe. Top of the Pops. Też fajna składanka. Znana seria. Top of the Pops. Odłożę na chwilę. Don Williams Harmony. Bardzo ładna płyta, w bardzo dobrym stanie, muszę powiedzieć. Chyba nigdy słuchane nie było.
Jason i Christerson. Proszę Państwa, to będzie biały kruk. To może być naprawdę sporo warte. Rewelacyjna płyta. Skirblay Bassy, 25-lecie. 40 klasyków. Dwie płyty są, dwie płyty są. Ojej, co to? Co to za wkładeczka? Ona już swoje lata, ale płyta w bardzo dobrym stanie jest. Proszę Państwa, Barry White. Świetnie. To jest klasy tego gościa, to cały świat zna. Najbardziej jego popularna piosenka to była z Tina Turner. 24 przeboje, traki, no, też jakaś fajna orkiestra będzie do słuchania. Charlie Rich, świetny głos, świetny głos. Brotherhood of Men, nie znam, ale jakiś kwartet, cztery osoby ładnie by śpiewać, kobiece dwa głosy i dwa męskie. The Best of Bob Newhart. No to mamy składaneczkę fajną. Viva Hispana, czyli klimaty hiszpańskie. 11 minut już leci. Disco Fever. O, do tańczenia. Fajne przeboje będą. Też składaneczka na boczek ją odkładam. To będzie fajna. 20 złotych przebojów lat 50. czyli rock and roll, yeah! Słuchajcie, bez końca, paczka jest bez końca darmowa. Mamy nowy, znowu Shirley Bassey, czyli fajna klasyka znowu. Świetny głos. Tematy, ale skąd tematy są? Dobra, co, kogo my tu mamy? According to my heart, Jimmy Reeves. Stereo, proszę Państwa, to już jest era stereo, bo były również płyty mono na początku, 69 rok. Okej, stop na chwilę i kolejna. No to idziemy dalej, otwarte jest. Patrzcie, ulubione przeboje, część druga. Lubię takie składanki. Można odkrywać nową muzykę. The Beach Boys, proszę Państwa, hicior Beach Boysi, 20 złotych przebojów. Pięknie, jeszcze oryginalna okładeczka na niej jest. Jim Reeves, Golden Records. Little Richard. No pro... A, ten! Gościu, znany. Tijuana, The Sweet Sound. Sounds of Tijuana, Hits to the Record Bus. Super, no to czyli... Mój kumpel Piotr, który to właśnie wykupił, uwielbia lata 60. Więc będzie miał normalnie to co kocha. To będą lata 80. To będzie, już poznaje po 86 rok, poznaje po układce. Make the Part Last. 25 wielkich przebojów. To będzie orkiestra, podejrzewam, jakiś zespół. Band, tak zwany. Bert Weebow, Jim Reeves. Oj, będzie fajnie się słuchało, gitarka. Gospels. Słuchajcie, płyta Gospels. The World of Nations, Sound. Też będzie fajnie. Jezu, jaka tu jest fajna muzyka. 68 rok.
1938 rok. Tu też składaneczka. Tony Bennett, 62 rok, rekord, nagrany w 62 roku. Sentimental, Maria Róża. Czyli do ćwiczenia. Jak Piotr to oglądasz, to zobacz. Muzyka do ćwiczenia. Country. Peter Gunsight. Co to jest? Podróż? Peer Gint Sweet. Nie wiem, 73 rok. Czyli wszystko klasyka, normalnie klasyka twoich lat, Piotr. 16 minut już leci, a tu końca jeszcze nie widać, nie? Sporo składanek jest, nie? Fajne, kurczę. O, fajna orkiestra. Też przeboje orkiestry będą. Znaczy, to nie są orkiestry, to takie bendy, nie? Dobra, mała przerwa. Okej, ostatnie zawiniątko. Już 16 minut lecimy, ale powiem wam, masakra jest, kurczę. Tyle tych płyt jest, że ja jestem normalnie w szoku, nie? The Best of Bacharach. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale to będzie składaneczka. Fajna składaneczka to będzie. Widzę tutaj fajne zespoły. Rewelacja. Słuchajcie, te płyty, które mają już tyle lat, są naprawdę teraz poszukiwane, bo to jest muzyka niedostępna nawet na YouTube. A to są płyty, które w tym momencie są skarbem, normalnie przeboje dla kierowców. Tutaj na przykład. Sweetheart of Song. Czyli takie piosenki do przytulania do serca. Normalnie jestem spocony. 64 rok. Opa. Jim Reeves. Ciekawe, jak to brzmi. Bo już druga, trzecia jego płyta. Top of the Pop. To jest fajna składaneczka, znana. To jest bardzo znane. Top of the Pop. Spotlight of the George Michel. Czyli jakiś musical. Musical tu będzie. Utwory z musicalu. Tutaj do tańca, taka razem z kimś można potańczyć sobie. Fajne. O, tutaj do klubu seniora idziesz. Zabierasz tą, Piotr, tą płytę i tam się wszyscy bawią. Cała sala się bawi, bo ty przyniosłeś właśnie tą płytę. Na łonie przyrody piosenki. 73 rok. A patrz, jaka fajna, sympatyczna para będzie. Och, tutaj oni też? Chyba też oni są, co? Mike? Tak. Dwie płyty. Fajnie. Zorba, proszę Państwa. Na tej płycie jest Zorba. Tum, 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 tum. Czyli fajna składaneczka będzie.
Andy Williams. Dużo klasyków, powiem, w tej paczce jest. Płyty mają naprawdę potencjał spory. Jakby ktoś chciał je dalej sprzedać, to naprawdę można... Niespotykane po prostu są, nie? Tytuły. Super. Co tutaj jest? No końcóweczka, proszę was. O, jak cudownie. Szafa grająca. Z 30 lat przeboje. 78 rok wydania. Złota godzina. Uła, 20 minuta, powiem wam. Masakra. Spociłem się przy tych płytach. Zmęczyłem normalnie, jakbym przebiegł 100 km, ale dobrze, trochę schudnę. I tutaj też tego pana płyty. Płyta. Dobra, słuchajcie, teraz sobie zerknę tutaj do tej składaneczki. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Nagrywa się, nagrywa się. Ja. Płyta w bardzo dobrym stanie. Elegancko, elegancko. Tylko przetrzeć. No trzeba by przetrzeć, nie? Mikrofibrą. Będzie elegancko. Podoba mi się. Fajna składaneczka. Taka fajna, fajna. Okej. Okay. Źle włożyłem. O, w ten sposób. O. Dobra. No, tutaj jest fajnie. No, tu też trzeba by przetrzeć. Mikrofibra. Ale fajna składanka jest. Dobra. To by było na tyle, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda razem. To są przeboje. 10 płyt. Nie, masakra, kurczę. Słuchaj, na 65 lat. O, tak. A tak wysokie są nożyczki. Czyli raz. Dwa. Mam tu moja ręka. Słuchajcie, tyle płyt jest. Stówka będzie jak nic. Pozdrawiam Cię, Piotr. A teraz subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. Jeśli ktoś by chciał kupić mi jeszcze też taką paczkę, płyty, to ja przygarnę normalnie wszystko. Pa.